Rodzina Zastępcza przez lata zyskała status kultowego serialu telewizji Polsat, który uwielbiany był przez miliony Polaków. Perypetie bohaterów z zapartym tchem obserwowane były i przez wielu widzów. Mało kto jednak wie, że śmierć zabrała uwielbianego aktora tej produkcji. Jego pamięć uczczona została w niesamowity sposób. Rodzina Zastępcza pojawiła się na ekranach Polaków w 1999 roku i już od pierwszych odcinków wróżono jej niesamowity sukces. Telewizja Polsat traktowała tę produkcję jak swoją wizytówkę. Każdy odcinek generował bowiem gigantyczną oglądalność, która zapewniała stacji imponujące dochody. W 2004 roku format zmienił swoją nazwę na Rodzina Zastępcza Plus, nie miało to jednak wpływu na jego popularność. Charakterystyczni bohaterowie wciąż cieszyli się uwielbieniem fanów, prawie nikt jednak nie wie, że śmierć zabrała jednego z aktorów tego formatu. Pamięć o nim postanowiono uczcić w niezwykły, wzruszający sposób. Uwielbiany bohater serialu Rodzina Zastępcza nie żyje. Marcin Kołodyński w serialu Rodzina Zastępcza wcielał się w rolę uwielbianego Dariusza Kwiecińskiego, chłopaka Majki. Mimo młodego wieku wróżono mu spektakularną karierę. W bardzo krótkim czasie stał się jednym z najpopularniejszych dziennikarzy i prezenterów w polskich mediach. Wszystko niestety zmieniło się wraz z wyjazdem w Tatr w 2001 roku. Pojechał wtedy testować na stoku nowo kupiony sprzęt. Zjeżdżał na snowboardzie na słabo oświetlonej trasie i niefortunnie uderzył w stojący ratrak. Młodego celebryty niestety nie udało się uratować i zginął na miejscu, w co długo nie mogli uwierzyć zarówno jego fani, jak i przyjaciele z pracy. Jego pamięć została uczczona w niesamowity sposób. Gwiazda serialu Rodzina Zastępcza w chwili śmierci miała 24 lata, a do tragicznego wypadku doszło 14 października 2001 roku. Choć od tych zdarzeń minęło już kilkanaście lat, temat wciąż wyciskał łzy z oczu wielu osób. Kołodyński pochowany został na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie, a jego pamięć uczczono w niesamowity sposób. Zdecydowano, że ku jego pamięci ustanowiona zostanie specjalna nagroda 5, 10 i dalej, gdyż on sam był gwiazdą niezwykle popularnego kiedyś formatu 5, 10 do 15. Laureatami tej niezwykle wzruszającej nagrody byli m.in. Jan Mela, Maciej Stuchr czy Tomasz Bagiński.